Zapraszam Cię do rozmowy na temat tego, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi na trudne tematy. Przede wszystkim, czy mówić prawdę? To ja bym zaczęła w ogóle od tego, że trudny temat to jest najczęściej trudny temat dla dorosłych. I to dorośli mają obawy, czy powiedzieć coś, czy taka informacja dla dziecka nie będzie trudna, albo mają jakieś różne swoje tabu i blokady, mają takie tematy, na które trudno im jest rozmawiać, albo trudno sformułować słowa. Dzieci najczęściej nie mają czegoś takiego, pytają się o różne rzeczy z równą ciekawością i dla nich to są wszystko tematy, które je w danym momencie interesują, a nie tematy trudne. I najczęściej proste wyjaśnienie, krótkie, zgodne z rzeczywistością jest dla dziecka wystarczające. Nie? Czyli warto też pamiętać o tym, że jeżeli powiemy dziecku nie do końca coś zgodnego z prawdą, to będziemy potem kiedyś w takim momencie, kiedy będziemy musieli to odkręcać. Nie? Kiedy dziecko zacznie dociekać, pytać się, czasem zdarza się, że rodzic coś powie niezgodnie z prawdą, potem nie pamięta, co powiedział. Także myślę, że nie warto się ładować w taką sytuację. Rodzice mają czasem taki pomysł, że mówiąc nieprawdę albo nie mówiąc prawdy, chcą chronić dzieci. Na przykład wtedy, kiedy dziecko pyta mamusiu, czy ty kiedyś umrzesz. To jest jedna z takich obszarów pytań, które dzieci często zadają, dlatego że to są rozwojowe kwestie, nie? Że jest taki wiek, kiedy dzieci się interesują kwestiami śmierci, umierania i tak dalej. I to też jest tak, że to jest zazwyczaj dużo łatwiejszy temat dla dzieci niż dla dorosłych, ale też zobacz, że to jest akurat taka sytuacja, w której jak powiemy dziecku nieprawdę, to dziecko bardzo szybko sobie poskłada swoją wiedzę. Tak, że skoro wszyscy ludzie umierają, to dlaczego mama by miała nie umrzeć? Mam też poczucie, że dużo jest takich sytuacji, dorośli opowiadają o tym czasem w formie anegdot, że na przykład dziecko powiedziało, jak umrzesz, to tylko zostaw mi swoje buty, nie? Więc dla dziecka to jest naprawdę dużo mniejszy kłopot udzielenie mu wprost odpowiedzi, że tak, niż dla nas wypowiedzenie tego. I być może niż trwanie w takiej sytuacji niejasności. Trwanie, prawda? W sytuacji niejasności, w takiej sytuacji, kiedy rodzic widać, że się jakoś tam, wiesz, próbuje wymijająco na takie pytanie odpowiedzieć, albo raz odpowiada tak, raz odpowiada inaczej, albo rodzic odpowiada w jakiś sposób, a inna osoba co innego mówi, nie, że to jest wszystko taka sytuacja, która budzi dużo więcej niepokoju niż udzielenie jasnej, prostej odpowiedzi. Czasami też, kiedy pojawia się trudne pytanie, warto sprawdzić, o co tak naprawdę dziecko pyta, ponieważ spotkałam się z wieloma sytuacjami, kiedy pytania dzieci nie były o to, co rodzice myśleli. Tu mi się przypomina historia takiego chłopca, który miał z 5 lat i spytał się, skąd ja się wziąłem. I rodzic już wziął głęboki wdech, żeby opowiadać różne rzeczy, po czym zapytał się, a w ogóle to dlaczego takie pytanie? A dziecko powiedziało, bo wiesz, Staś przyjechał tutaj do Warszawy z Krakowa i ja jestem ciekawy, czy myśmy cały czas mieszkali w Warszawie. Czyli, że zanim zaczniemy wymyślać, co dziecku odpowiedzieć, warto dobrze sprawdzić, czy zrozumieliśmy jego pytanie. Czy jeśli dziecko o coś pyta, na przykład o to, skąd się wziąłem, czy może być tak, że ono pyta o rzeczy, na które nasze odpowiedzi mogą go naruszyć? Czy jeśli dziecko pyta już na przykład o kwestie związane z taką seksualnością, z rozmnażaniem, tak, to znaczy, że ono jest gotowe, żeby usłyszeć odpowiedź, prawda? Najczęściej jest gotowe, żeby usłyszeć odpowiedź, ale jest gotowe, żeby usłyszeć odpowiedź na swoje konkretne pytanie. Czyli to, co bywa, że narusza dziecko, nie jest sytuacja, kiedy udzielamy dziecku odpowiedzi na pytanie, tylko sytuacja, kiedy nam nie wystarcza udzielenie odpowiedzi na pytanie, tylko chcemy całą tam historię dalej opowiedzieć, nie? I udzielić odpowiedź, powiedziałabym, na wiele różnych pytań, które dziecko jeszcze nie zadało. I wtedy dzieją się różne sytuacje. Często jest tak, że po dziecku widać, że ono już kompletnie straciło tematem i chciałoby zupełnie o czym innym rozmawiać, tak? Czyli najpierw się pyta, nie wiem, skąd się wziąłem, albo jak to dziecko wyszło z mamy na zewnątrz, a potem po jakimś jednym krótkim zdaniu rodzic chce jeszcze mówić dalej, a dziecko mówi, jak latają biedronki, nie? Bo dla niego to są wszystko równie ciekawe pytania z równie podobnych kategorii, a rodzic tutaj się nastawił na to, że będzie teraz dziecku tłumaczył i opowiadał o życiu. Nie? Więc to są bardzo często sytuacje. Czyli warto, kiedy odpowiadamy na różne pytania, zwłaszcza na takie pytania, które są trudne i trochę budzą nasze emocje,
dawać dziecku odpowiedź na jego pytanie, a nie wymyśleć sobie, co my byśmy chcieli dziecku powiedzieć. A co wtedy, kiedy nie znamy odpowiedzi? Ja bym powiedziała, że nie wiem. Są takie pytania, na które nie wiemy, nie znamy odpowiedzi, nie ma się co tego bać. Czasem jest odpowiedź, słuchaj, nie wiem, ale jeżeli to jest dla ciebie ważne pytanie, to myślę, że możemy to sprawdzić, możemy się spróbować dowiedzieć, spytać kogoś, kto wie, nie wiem, poszukać w internecie, poszukać w książkach razem. Myślę, że są też takie pytania, na które w ogóle trudno jest znaleźć odpowiedź. I to są takie pytania, na przykład jak dziecko pyta, co się z człowiekiem dzieje po śmierci. Niektórzy rodzice znają własną jakąś jasną odpowiedź, bo ona wynika z ich wiary, z ich przekonań. Są tacy rodzice, dla których najbardziej uczciwą odpowiedzią będzie powiedzieć, nie wiem. Może się zdarzyć, że jakiś temat wywołuje emocje dziecka i że pytanie, które dziecko zadaje, jest dla niego związane z emocjami, że odpowiedź nasza na to pytanie budzi u dziecka emocje. Te emocje mogą być różne. Myślę, że to też nie jest taka sytuacja, żeby dziecku nie udzielać odpowiedzi na jakieś pytanie, ale bardziej, żeby się nim zaopiekować i tymi jego emocjami. Trochę dlatego, że czy prędzej, czy później taka sytuacja się zdarzy. I znowu warto jest, żeby dziecko miało wtedy, kiedy na przykład dostanie odpowiedź na takie trudne pytanie obok jakąś bliską osobę, która jest nim zainteresowana, nie? Czyli bywają takie sytuacje, że dziecko się pyta, czy ja też kiedyś umrę, nie? I my odpowiadamy tak, tak to będzie, bo taka jest prawda. Nie odpowiadamy, nie, nie umrzesz, będziesz nieśmiertelny. No i jak odpowiadamy, że kiedyś umrzesz, to może być tak, że dziecko na przykład płacze albo mówi, że się boi. Nie? Mhm. I może być tak, że wtedy nasza rola nie polega na tym, żeby udzielić mu takiej odpowiedzi, która będzie dla niego miła, tylko takiej odpowiedzi, która jakby będziemy mu towarzyszyć w tym, co się z nim dzieje. Nie? Albo może być dla dziecka trudne to, że na niektóre pytania nie ma w ogóle jasnych odpowiedzi. Nie? Albo że rodzic nie wie. Może też być tak, że sytuacja, w której dziecko zadaje dużo razy to samo pytanie, na przykład dzieci się pytają, nie wiem, dlaczego ludzie umierają. Nie? To nie jest do końca tak, że dziecko chciałoby, żebyśmy my mu dali wyjaśnienie i że chciałoby, żebyśmy my, no nie wiem, dali takie wyjaśnienie, które je przekona i rodzice się gimnastykują, jak, nie wiem, jak odpowiadać na to pytanie w różny sposób, bo widzą, że dziecku to nie wystarcza, co mówią, nie? Tylko myślę, że wiele razy to jest bardziej taka sytuacja, kiedy pytanie dziecka oznacza, to jest dla mnie trudne, nie? Chcę, żebyś wiedział, że to jest dla mnie trudny temat, że on zajmuje moją uwagę, zajmuje moje myślenie i ja chcę, żebyś ty mi w tym towarzyszył. Czyli poszukiwanie kontaktu i wsparcia, towarzyszenia. Tak. I czasami myślę, że jeżeli dziecko któryś raz z kolei zadaje to samo pytanie, to ja bym nie odpowiadała kolejny raz, nie wymyślała dlaczego, tylko bym powiedziała, że widzę, że to dla ciebie trudne, że ludzie umierają. Na przykład, nie? Czyli żeby się zająć bardziej przeżyciami, emocjami dziecka, dać mu przestrzeń na mówienie o tych emocjach, a nie próbować wymyślić kolejne wyjaśnienie. Chciałyśmy podziękować wydawnictwu Zakamarki za pomoc w realizacji odcinka i pokazać książkę Życie, co to takiego. To jest taka fajna książka dla rodziców i dzieci z serii Dzieci filozofują, która pomaga nie tylko szukać odpowiedzi, ale i zadawać pytania.